Rozdział XIII Biała Dżuma. W każdym z nas jest demon czasem drzemiący, lecz częściej czujny i kuszący nas do zatarcia siebie i innych. Famol na szerokiej drodze. Kombat Morozow stał przy głównym wejściu dawnego dworca aleksandryjskiego i, paląc papierosa, przypatrywał się wchodzącym na schody ludziom. Pogoda była licha. Padał mokry śnieg i topniał na bruku. Latarnie mgliście mżyły w nasyconym wilgocią powietrzu. Morozow postawił kołnierz szynela i zapalił kolejnego papierosa. Widocznie się niecierpliwił. Od czasu do czasu spoglądał na zegarek. Nadjeżdżały prawie próżne o tej porze tramwaje i wrzucały na bruk nielicznych pasażerów, którzy pośpiesznie szli w kierunku dworca. Do odejścia pociągu do Smoleńska pozostało zaledwie dziesięć minut, gdy z głębi placu błysnęły światła latarni samochodu. Morozow się ożywił. Poprawił kołnierz, rzucił papierosa i poszedł niedbałym krokiem w kierunku przystanku tramwajowego. Samochód zatoczył szerokie półkole i stanął przy dworcu. Wyszedł z niego wysoki, tęgi mężczyzna w czarnym palcie i krakułowej czapce powiedział coś szoferowi i poszedł ku wejściu na dworzec Morozow zawrócił i pośpiesznie skierował się za nim w poczekalni dworca zbliżył się do Romana który czytając izwiestia stał przy oknie Morozow powiedział jest chodźmy okazali bilet kontrolerowi i poszli na peron zaczęli chodzić wzdłuż pociągu obserwując wyjście z dworca przy wyjściu kręciło się kilku czekistów w uniformach. Jakaś ładna, modnie ubrana dziewczyna, prześlizgując się oczami po wychodzących na peron, paliła papierosa. Też czekistka, pomyślał Roman. Mężczyzna w krakłowej czapce wyszedł na peron. Trzymał pod pachą dużą, żółtą teczkę, a w dłoni pękatą walizeczkę. W prawej ręce miał kilka dzienników. Gdy się ukazał, czekiści wyprostowali się, panienka wyjęła z ust papierosa. Mężczyzna w karakułowej czapce zbliżył się do miękkiego wagonu i wszedł do środka. Morozow powiedział Romanowi: Litwin, nazwisko Jeczonis, imię Kajetan, dawny Eser, komunista od dziewiętnastego roku, kolega Jakuca. Przed wojną pracował na Litwie, dłuższy czas mieszkał we Włodzimierzu nad Klafiną. Podaje się za Bogomaza. Sądzę, że wiezie odpis projektu rozkazu 33 do sztabu zachodniego frontu. Informacja pewna. Trzeba tam coś uzgodnić. Powodzenia. Spotkamy się w Mochelewie. Pociąg ruszył. Roman wszedł do miękkiego wagonu. Patrzył, jak odpływały w tył gmach dworca, czekiści, czekistka, morozow Pod pachą miał grubo wypchaną tekę. Ubrany był jak młodszy kraską piechoty. Na głowie miał budziennówkę, na pasie nagan w futerale. Jeczonis był sam w pierwszym przedziale od wejścia. Powiesił palto i zaczął układać rzeczy. Roman minął jego przedział. Pasażerów było mało, po dwóch. Po trzech przedziale, a ostatni z drugiego końca wagonu był zupełnie próżny. Roman wrócił, otworzył drzwi do przedziału, w którym siedział jeczonis, i wchodząc pozdrowił go. Tamten coś burknął z za gazety i obrzucił Romana krótkim spojrzeniem, wyblakłych, jakby wypranych w chlorku, jasnych oczu. Roman zdjął pas z naganem i położył na siatkę. Płaszcz powiesił na haku przy oknie. Potem usiadł w rogu kanapy i patrzył w szybę. Przyszła kontrola, sprawdzono bilety. Roman pokazał wojskowy, jeczonis bilet okresowy. Po pewnym czasie jeczonis wyjął z kieszeni palta dużą srebrną papierośnicę i wyjął z niej papierosa. Długo ugniatał go w palcach, potem zaczął szukać po kieszeniach zapałek, lecz nie znalazł. Zerknął ku Romanowi, zapewne chcąc poprosić go o ogień. Lecz rozmyślił się i położył papierosa na skraju blatu stolika. Wówczas Roman wyjął z kieszeni pudełko zapałek i powiedział śpiewnym, włodzimierskim akcentem: Proszę, obywatelu. Jeczonis wziął pudełko. Zapomniałem z domu, macie zbędne pudełko, zwrócę koszt. Żaden koszt, rzekł Roman, przeciągając literę O i wymawiając A jako O. — Zapałki są fasowane. Proszę korzystać bez żadnych ceremonii. Jeczonis lekko się uśmiechnął kącikami wark i powiedział. — Wy, towarzyszu, pochodzicie z Włodzimierskiej Guberni. — Rzeczywiście, a skąd mnie znacie? — udał zdumionego Roman. — Sądzę po akcencie. — Tak, jestem z samego Włodzimierza. Znam ja i Włodzimierz. Pracowałem tam przed wojną w zakładzie fotograficznym. Jegorowa. Jegorowych u nas dużo, rzekł Roman. A takiego, co miał zakład fotograficzny, nie znam. Przed wojną mały byłem. Jeczonis zdjął trzewiki i położył się na kanapie. Tekę włożył pod głowę. Ostrożny drań, pomyślał Roman. Rozmawiali w dalszym ciągu. Roman udawał, że nie wie, iż jego rozmówca jest wybitną osobowością, i traktował go obojętnie, a nawet niedbale, nazywając wciąż zdawkowo obywatel, co wywoływało ironiczne błyski w oczach Jeczonisa. Szczególnie wtedy, gdy Roman mówiąc o pracy komunistów w armii, hardo zaznaczał: My, komuniści, w jakiej formacji towarzysz służy? spytał po pewnym czasie Jeczonis. W 23. Pułku Piechoty ósmej Dywizji 5. Korpusu. A gdzie jest stacjonowany? O, nie mogę Wam tego, obywatelu, powiedzieć, proszę się nie obrażać, ale taka jest zasada tak. Obywatel musi wiedzieć, że służba wojskowa to taka służba, że cywilom nic o niej się nie mówi, bo i po co? Cywil jest od pracy cywilnej, a wojskowy od wojskowej. Zdaje mi się, że towarzysz Trocki tak samo o tym powiedział, tylko nie przypominam sobie jak. To, rozumie obywatel, jak dwie nogi u człowieka. W dzień każda swoje robi, a nocą jedna drugą grzeje. No i tęgi z ciebie idiota, wyczytał Roman we wzroku Jeczonisa. A powiedzcie, towarzyszu, jak cywil Trocki mógł dowodzić armią sowiecką w czasie wojny? Bo Trocki to wód całego proletariatu, a do proletariatu należą i żołnierze, i oficerowie, i robotnicy, w ogóle całe społeczeństwo. Jeczonis podał Romanowi papierośnicę. Zapalcie, towarzyszu, papierosa. To rewanż za zapałki. To znaczy towar obmien. He 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 he. Zaśmiał się Roman. Coś w tym rodzaju? Roman zaciągnął się papierosem i pokręcił głową. O, Nepowski tytoń? Dlaczego Nepowski? Takiego jeszcze nie paliłem. Po prostu pachnie i po gardle głaska aksamitna, można powiedzieć rzecz. Nas na takie nie stać. Obywatel pewnie jest nepmanem, bo i palto mięsiste, i czapka karakułowa, i w walizce to pewnie same limony. Obywatel musi uważać, bo teraz na kolejach straszne złodziejstwo. Jak tu jechałem, to jednemu nepaczowi kieszeń wypruto i zabrano pieniądze. Taka socjalizacja bez żadnych mandatów idzie, że proszę siadać. Walizeczkę radzę na noc pod głowę wziąć. Czapkę karakułową tak samo, a paltem się nakryć. Jeczonis, ubawiony taką lekcją Romana, rzekł wesoło. Po co? My drzwi zamkniemy i już. A w razie, jeśli ktoś będzie się włamywał, to sądzę, że towarzysz obroni moją walizkę z milionami. A naturalnie, obywatelu, nepacze też są potrzebni. Gdyby towarzysz Lenin uważał, że za szkodliwi, to by raz dwa ich zlikwidował. Roman zamknął drzwi przedziału na wewnętrzny rygiel i opuścił ciemny klosz na lampce pod sufitem. Przedział pogrążył się w półmroku. Wtedy Roman umieścił rewolwer i tekę pod głową, mówiąc do Jeczonisa: Zamek zamkiem, a ostrożność nie zawadzi. Skąd ja wiem? A może towarzysze złodzieje są w zmowie z towarzyszami konduktorami? Dobranoc, obywatelu. Zapałeczki leżą na stoliku. Dobranoc. Po kwadransie Roman posłyszał, że Jeczonis śpi. Zaczął obserwować jego twarz. Litwin miał otwarte usta, a głowę zarzucił w tył, tak, że było widać wyraźnie wystającą grdykę, która od czasu do czasu się ruszała. Roman zsunął się trochę z kanapy i opierając się głową o zewnętrzną ścianę przedziału, dotknął palcami teki. O wyjęciu teki spod głowy Jeczonisa nie można było nawet marzyć. Co innego, gdyby on poruszał się we śnie. Lecz spał spokojnie, położywszy policzek i lewą rękę na złożonej w kilkoromarynarce, pod którą znajdowała się teka. Roman spojrzał na zegarek. Za dwie godziny powinni przyjechać do wiaźmy. Trzeba było coś zrobić, bo zamierzał, jeśli wszystko skończy się dobrze, wyjść z pociągu w wiaźmie i tam czekać na następny pociąg, bo jechać dalej tym samym było zbyt niebezpiecznie. Jeczonis zaczął się przewracać na plecy. Coś mam rotał. Roman wstał, włożył płaszcz, zapiął pas. Włożył budzjonówkę i rozpiął futerał, aby móc w każdej chwili wyjąć rewolwer. Potem wyjął wyostrzony, jak brzytwa, sztylet i, kucnąwszy na podłodze przy wezgłowiu jeczonisa, zaczął ciąć tekę wzdłuż szwów. Nacinał z początku powierzchownie, następnie coraz głębiej. Potem ostatecznie przeciął włók na nici i sztyletem odciągnął szeroki na trzy palce pas skóry. Zawinął go do góry. Zobaczył z brzegu teki grzbiety książek. Na jednym z nich przeczytał. Lenin, szak w period dwa nazad. Pod książkami była spora teczka z żółtej, cienkiej tektury. Właśnie to! Roman przytrzymując lewą ręką tekę, by nie drgnęła, zaczął prawą wyciągać teczkę. Sztylet trzymał w zębach. Jednocześnie co kilka sekund spoglądał na twarz Jeczonisa. Wyciągnął już trzecią część teki, gdy jeczonic zaczął się przewracać na prawy bok. Z początku Roman zamarł w bezruchu, a potem, korzystając z tego, że jeczonic się poprawiał przez sen, wyciągnął zupełnie teczkę. Położył ją na podłodze, opuścił wyciętą w tece skórę i sztyletem wcisnął ją możliwie daleko do środka. Wypełniona książkami teka mało się zmniejszyła i Jeczonis mógł nieprędko dostrzec kradzież. Roman rozwinął tasiemki teczki i otworzył ją. Zobaczył wypełnione maszynowym pismem arkusze papieru. Dalej były jakieś rękopisy i druki. Włożywszy wszystko do swojej teki, zdjął budzionówkę i położył się na kanapie. Wszystko było w porządku. Czekał teraz na przybycie pociągu do wiaźmy. Według zegarka powinno było to nastąpić za pół godziny. Spojrzał na Jeczonisa. Popamiętasz sobie Włodzimierskiego Bogomaza i jego wykład o złodziejach. A może się nawet nie domyśli, że to moja robota. W wiaźmie Roman odrygował po cichu drzwi i wyszedł na korytarz. Nie wyszedł na peron, lecz zeskoczył z drugiej strony pociągu na tory. Oddalił się od stacji. Zatrzymał się w pobliżu ciemnych prostokątów, zużytych podkładów. Znalazł tam dobrze ukryte miejsce i zdjął z siebie budzionówkę i płaszcz. Steki wyjął skórzaną kurtkę i czapkę z czerwoną gwiazdką. Przewidywał jeszcze w Moskwie, że zajdzie potrzeba przebrania się po takim lub innym, zależnie od okoliczności, załatwieniu roboty. Zapasowe dokumenty zawsze miał ze sobą. Roman położył na rozwiniętym płaszczu budjonówkę, swoją tekę i futerał od rewolweru. Zwinął to wszystko w tłumok i zaczął szukać dobrze ukrytego miejsca, gdzie mógłby to wyrzucić. Niedaleko stamtąd znalazł wypełniony wodą rów. Wziął kilka kamieni i rozwinąwszy płaszcz, wsadził je do środka, potem wrzucił to wszystko do rowu. Po kraskomie, który jechał z Jeczonisem, nie było nawet śladu. Gepiści mogli teraz pilnować bezskutecznie jadących pociągami i przechodzących przez dworce klaskomów, których rysopis zgadzałby się z podanym przez Jeczenisa. Wykradzioną tekę Roman złożył na pół i umieścił na brzuchu pod bluzą i pasem, tak aby nie przeszkadzała mu w ruchach i nie mogła wypaść. 13 listopada po bardzo uciążliwej drodze Roman przyjechał do Mińska. Czuł się źle. Silnie się przeziębił, był zmęczony i niewyspany. Od wiaźmy jechał twardym wagonem, wypełnionym do ostatniej granic. Nawet spać wygodnie nie było jak. Zupełnie rozbity wyszedł na peron w Mińsku. Czuł, że w głowie mu wszystko wiruje. Wargi miał popękane, na policzkach wypieki, oczy podkrążone. Ożybił go trochę chłód i świeże powietrze, bo w wagonie był fetor okropny. Roman wraz z innymi pasażerami przedefilował pod bacznymi spojrzeniami czatujących u wejścia na peron gepistów. Wszystko było w porządku. Tworzył tak typową postać sowieckiego urzędnika, że nie zwrócono na niego wcale uwagi. Gdy wychodził na plac przed dworcem, posłyszał z boku znany mu skądś głos. – Witam, przyjacielu! Dawnośmy się nie widzieli! – Zobaczył średniego wzrostu mężczyznę, ubranego po cywilnemu, w rozmiętym, ciemnym palcie i szarej kieręce. Poznał czekistę, z którym rozmawiał kiedyś u pani Dwolińskiej. Podał mu dłoń. Dokąd pan tak szruje? Spytał go życzliwie czekista. Sam nie wiem dokąd. Doskonale. Ja w tymże kierunku idę. Pamięta pan naszą rozmowę? Owszem, Chciałem później pana spotkać, pomówić. Na pewien czas przerwałem robotę. Szli w kierunku śródmieścia. Zaścielający ulice śnieg przytłumił hałas miasta. A z góry wciąż padał zimny, biały puch obracając wszystko dookoła w cudowną bajkę. Jakoś pan w złym nastroju! rzekł czekista. Zmęczony jestem. To idźmy do mnie, prześpich się pan. No chyba, że ma pan inne plany. I się może gdzieś śpieszy. Nigdzie się nie śpieszę. I właściwie mówiąc, nie mam gdzie nawet odpocząć. Więc dobrze, idziemy do mnie. Mam siostrę, taką wariatkę, gepistka, Ale proszę nie zwracać uwagi. Szli ulicą sowiecką. W pewnej chwili czekista powiedział. Wie pan co? Chodźmy, tu jest jedno miejsce, pewnie pan głodny. Dziś ja funduję. Jestem dużo panu winien. Nic mi pan nie winien. Żebym wiedział, gdzie to bym pana odwiedzał. Pewnie tęskno panu do śniegu. Kupuję od czasu do czasu, ale dranie fałszują i drogo biorą. Właśnie tam dokąd idziemy, można i śnieg kupić. Po co kupować? Mam tego sporo. Czekista chwycił go za ramię. Naprawdę? No co za pytanie. Mówię, że jest, to jest. Więc i pan tego? E od czasu do czasu. To wspaniale, chodźmy tam, zjemy kolację, a potem pójdziemy do mnie. Wkrótce schodzili po śliskich stopniach. Na lewo, z nad bufetu ukazały się czarne włosy, wąsy, oczy i krzaczaste brwi karaszelego. Była to jadłodajnia, kazbek, w której Roman pierwszego maja pił razem z Kledzińskim. Gospodarz rozpłynął się w uśmiechu. — Witam, szanownych towarzyszów! Z czekistą się przywitał za rękę, a do Romana rzekł. — Dawno mnie towarzysz nie odwiedzał. A jak tam zdrówko towarzysza Gromowa? — Ma drań pamięć — pomyślał Roman i odrzekł. — Wspomina was Gromow. Mówi, że ogórki mu wówczas zaszkodziły. Chce się z wami porachować. Karaszeli nieco zakłopotany powiedział — Ugórki były pierwszorzędne, przecież towarzyszowi nie zaszkodziły. Czekista zapytał. Są nasi w mieszkaniu? Jest kilku, proszę wejść. Roman i czekista poszli nie na kamczatkę, ale do mieszkania gospodarza. Tam, w niskim, lecz dość obszernym pokoju było pięciu mężczyzn. Biało przy stole. Jeden leżał na kanapie, a drugi siedział u niego w nogach i podrzucał duże jabłko. Przy wejściu nowych gości wszyscy odwrócili ku nim głowy. Aha, Cydra, rzekł jeden. Czekista Cydra przywitał się za wszystkimi. Roman też to uczynił. Nie zaszczycono ich większą uwagą. Widocznie było to swoje kółko. Gdy przyszedł karaszeli, Cydra kazał mu przynieść flaszkę kwasu i cielęciny na zimno. Cielęcina tu jeszcze możliwa. Objaśnił cydra Romana. Reszta, arszenik i strychnina. Usiedli we dwóch do małego, okrągłego stolika przy oknie i czekali na kolację. Masz śnieg? spytał czekista Romana. To daj! Roman wyjął z kieszeni piętnaście gramów proszków i zostawiając sobie trzy, dał czekiście dwanaście. Cydra rozwinął jeden papierek, dotknął palcem proszku i spróbował na języku. Boska, rzekł z radosnym błyskiem w oczach. Sprzedam im pięć sztuk, a reszta dla mnie. Wszystko bym wziął, ale nie wypada. Oni też się ze mną dzielą. Karaszeli, skórę drze i fałszuje. To sody, to chininy dosypuje. Zresztą diabli go tam wiedzą czego. Cydra podszedł do ogólnego stołu. Mam pięć gramów śniegu po dwa ruble. Mogę odstąpić. Siedzący przy stole ludzie ożywili się. Leżący na kanapie usiadł. Ten, który podrzucał jabłko, cisnął je aż pod sufit. Dawaj! Olbrzymi, barczysty mężczyzna, który siedział nisko pochylony nad stołem, jakby właśnie zamierzał odepchnąć go piersią, sięgnął do kieszeni i wyjął kilka złotych monet. Dał Cydrze dziesięć rubli i trzasnął go dłonią w plecy. — Złoty chłop! Cydra rzucił na stół pięć proszków i wrócił do Romana. Sońka przyniosła flaszkę wódki, cielęciny i chleba. Do ich stolika przyszedł pies. Położył Romanowi na kolanach czarny łeb i patrzył mu w twarz zaropiałymi oczami. Cydra skinął głową na psa i powiedział. — To murka, suka! Czy uwierzysz, że to kokainistka? Roman wyraził zdziwienie. Wyuczyli ją nasi. Teraz chodzi od jednego do drugiego, płacze i prosi. O, zobacz. Cydra nasypał na strzęp papieru trochę kokainy i roztarł palcem proszek na cienką warstwę. Potem podał to na dłoni murce. Suka zaczęła łapczywie wywąchiwać kokainę. A gdy Cydra rzucił papier na ziemię, wąchała go dalej. Potem zaczęła lizać. Na Romanie sprawiło to przykre wrażenie. Cydra i Roman pili wódkę i jedli. Siedzący przy dużym stole ludzie zażywali kokainę. Tylko olbrzym, który zapłacił za kokainę, nie zażył jej. Pił od czasu do czasu szklanką wódkę i coraz bardziej posępniał. Spod niskiego czoła ponuro świeciły mu małe przymrużone oczy. To bawuł! Rzekł Cydra do Romana. Nasz generalny kat. Taka patentowa maszyna do przerabiania ludzi na marmoladę. Też wącha, ale przeważnie się zalewa. To taki system. Z początku napompuje się wódką, a potem zabiera się do koki. Cydra i Roman rozmawiali perty, jak i dawniej. W pewnej chwili Roman zapytał: Czemu nie wąchasz? Jest czas. Po kolacji zażyjemy i pójdziemy do mnie. Tam można będzie poprawić. To wszystko wasi? Tak, przychodzą tu różni, nawet złodzieje i szulerzy, ale dziś tylko swoi. Mura znów łasiła się do Romana, żebrząc o kokainę. Romanowi było jej szkoda. Nasypał na dłoń trochę kokainy i dał Suce, która łapczywie wywąchała proszek i zaczęła dziwacznie wyprężać się i rzucać głową w tył. Wyglądało to tak, jakby ją dławiło coś w gardle. Bawuł wziął w zęby butelkę wódki i bez dotknięcia rąk ruchem głowy uniósł ją w górę. Wypił z niej resztki alkoholu, potem rozczapieżył na stole olbrzymie łapska i patrzył ponuro w ścianę. Pewien czekista, blady, prawie zielony, którego nazywano Słodki Salomon. Patrząc na lampę w ogóle ładnymi oczami, a teraz po prostu fascynującymi, krwawo i zielonawo połyskującymi w świetle, zaczął mówić. A w jego głosie była niezwykła siła, która po prostu zmuszała widzieć to, co on opowiadał. Lusia była przecudowna. Ogień. Ogień i aksamit. Wzięła moją rękę wieczorem nad rzeką. I położyła sobie na sercu. Zrozumiałem ją. A jak szła, to wszystko w niej śpiewało. Powiedziałem jej: Chcesz, żebym umarł? A ona mówi: Niech lepiej księżyc śpiewa i śpiewał. Nie my przecież, a tak śpiewał, że płakałem. Dała mi wstążkę czarną. Zdjęła z szyi, Pachniała jak bzy przez dwa lata. Pachniała, dopóki Lusia żyła. Teraz nie, bo Luś już nie ma. Czy wierzycie, że ja wiem, iż Lusia jest? Wiem i widzę. O, wyciągnął rękę ku ścianie. Ma zieloną sukienkę, oczy słodkie, ręce takie lekkie. Oczy grają jak muzyka, najdroższa rzecz w człowieku śmiech. Wtedy się śmiało wszystko, a ja płynąłem w powietrzem tam, gdzie patrzyła. Luśia jeszcze do mnie przyjdzie, wiem to. Może jutro? Wtedy powiem jej wszystko, że. Bawu mu przerwał: Że ją chcesz. Ktoś się zaśmiał drewnianym, nienaturalnym do szczekania podobnym śmiechem. Czekista, który podrzucał jabłko, teraz z natchnioną twarzą głaskał je palcami, jakby malował na nim jakieś cudowne wzory. Do pokoju wszedł Karaszeli. Uśmiechając się, oglądał przymrożonymi oczami towarzystwo. Bawuł trzasnął dłonią w stół. Ej, ty, kaukaska mordo! Niech tu idzie Tamara! Życzę sobie, aby natychmiast śpiewała. Płacę i życzę sobie, tak? Więc jeszcze żyje? Pomyślał Roman. Tamara przyszła z gitarą. Była jeszcze bledsza niż dawniej. Miała ciemno podkrążone oczy, włosy zaczesane gładko w tył głowy i zaplecione w warkocz. Czoło miała wypukłe stała obojętna spokojna jakby nieżywa przy ścianie śpiewaj no trójkę rzucił w jej stronę złotą monetę która brzęknęła o struny gitary i potoczyła się na podłogę tamara nie podniosła monety usiadła na brzegu krzesła i nie patrząc na nikogo zaczęła śpiewać pędzi trójka śnieg puszysty mroźna noc dookoła nas świeci miesiąc srebrzysty i w zadumie stoi las. Niski, altowy głos dziewczyny obijał się o ściany i konał w powietrzu. Gitara jęczała, jakby cienkie, kościste palce tamary szarpały nie struny, lecz jej nerwy. Nagle słodki Salomon podbiegł do tamary, uklęknął i zaczął całować jej ręce. Dziewczyna rzuciła gitarę i chowając ręce za plecy, cofała się ku ścianie. Przestań, idioto! krzyknął Cydra. Nie przeszkadza jej śpiewać. A pochylając się ku Romanowi, rzekł uchytrze. Zaraz zobaczysz komedię. Podszedł ku Tamarze, postawił obok niej krzesło i poprosił. Niech Tamarka zaśpiewa nam mamieńkę. Dziewczyna zaczęła śpiewać słabym, żewnym głosem. Mamo moja złota, pożałuj mnie. Bo bez twojej pieszczoty, kona serce me. Nagle w pokoju rozległ się dziwny dźwięk. Wszyscy spojrzeli na bawoła, usta miał półotwarte, a po jego szarej, jak w kamieniu wykutej, ciężkiej twarzy toczyły się duże łzy. Siorbał nosem i trząsł głową, a gdy dziewczyna skończyła piosenkę, rzekł niskim, przerywanym przez łkanie głosem. Tylko mamę mam. Więcej nikogo. O, gdzie ona teraz? Czemu nie przyjdzie? Zaczął chwiać głową i nisko wyć. Roman z dumionymi oczami patrzył na Bawoła, a w mózgu miał myśl. Co może zrobić pieśń? Nawet takiego gada rozrzewni. A może to tylko alkohol? A jednak ciekawe. Nagle bawu trzasnął pięścią w stół i zaśpiewał ciężkim, drewnianym, grzęznącym w gardle głosem. Jedzie, jedzie pan na koniu. Za nim chłop zębami dzwoni. Pan, 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 chłop, chłop, chłop. A zębami cok, cok, cok. Potem dola ich zmieniła, chłopa na pana wsadziła. Chłop, 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 goń, 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 pan, 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 skacz jak koń. Obejrzał się dookoła nabiegłymi krwią oczami i oblizując skątów wark pianę rzucił na salę. No a co, podoba się czy się nie podoba? Cydra rzekł spokojnie, ironicznie. — Myślałem, żeś mężczyzna, a z ciebie razjańska baba. Bawuł długo patrzył na niego wytrzeszczonymi oczami, a potem zwiesił głowę na piersi. Po chwili zaczął szperać w kieszeni i wyjął proszek kokainy. Rozwinął go, położył na stole i urwawszy mun sztuk od papierosa zaczął wciągać w nozdrza kokainę. Cydra powiedział do Romana: Może i my zażyjemy. Roman skinął mu głową. Chciał zabić wstręt i ciężkie uczucie pustki, która coraz silniej go ogarniała. Tak, że miał chęć krzyczeć albo wyrwać leworwal, pozabijać wszystkich i siebie. Nerwy nie wytrzymywały ohydy życia. Zaczęli zażywać kokainę. Roman spostrzegł, że cydra. Wywąchawszy wsypaną na papier kokainę, nacierał papierem dziąsła. Zrobił to samo i poczuł w ustach przyjemny chłodek i odrętwienie. Wkrótce wszystko zaczęło się zmieniać. Czuł się już lekki. Smutek się wsączył w zadymione powietrze, a dym nabrał kształtów cudownych. Poczuł, że jest silny. Że rozumie zdania od pierwszego słowa. Że zgaduje nawet cudze myśli. A w mózgu przewijała się barwna wstęga spostrzeżeń, wniosków i wspomnień. Siedzący przy stole ludzie śmiali się, mówili gorączkowo, często wszyscy naraz, lśnili oczami. Czasem ktoś wybuchał śmiechem. Cydra powiedział do Romana: Chodźmy na powietrze. Roman chętnie się zgodził, bo nagle poczuł potrzebę ruchu i działania. Znów zażyli kokainy i poszli ku wyjściu. Z tyłu Bawuł mówił natchnionym głosem: Dokonaliśmy, towarzysze, cudu. Ja sam, kochani, mogę każdego zrozumieć. Człowiek ma siedem skór, sześć trzeba mu ściągnąć, a siódmą zostawić. Niech żyje jak motyl w ogrodzie. A na kolanach jego położyła głowę mura i patrzyła w oczy krwawemu katowicze zwyczajki. Żebrała o cudowny proszek, robiący z pustki psiego i ludzkiego, sobaczego istnienia, cud niepojęty, jedyny, olbrzymi. Nie odczuwali zimno. Coraz prędzej szli ulicami. Wszystko dookoła było wesołe, ruchliwe. Po kwadransie bardzo prędkiego marszu wstąpili do mieszkania cydry. Był to duży pokój z osobnym wejściem. Na prawo były otwarte drzwi do kuchni. Usiedli do stołu i znów zażyli kokainy. Czy to prawda, że u was każdego szpiega po wykorzystaniu zgładzają? Spytał czekista. Nieprawda, odrzekł Roman, myśląc o czymś innym, ważniejszym. Cydra zaczął chodzić po pokoju. Ruchy miał gorączkowe, bezcelowe. Był już zawąchany. Roman czuł, że serce mu wali wściekle. Zdeformowane obrazy rzeczywistości płyną przed oczami. W mózgu miał się kaninę myśli. Palce nerwowo drgały na ceratowej serwecie. Cydra wziął czapkę i poszedł ku drzwiom. Od progu wrócił i powiedział do Romana. Przyniosłem samogonu, forse mam. Wszystko to i lewe i prawe, a naprawdę to to samo. Chciał wyjść, lecz na schodach rozległy się szybkie kroki i drzwi, pchnięte z siłą z zewnątrz trzasnęły o ścianę. Do pokoju weszła kobieta lat trzydzieści w czarnym korzuszku i męskiej czapce. Była to siostra Cydry, Kacja. Orzuciła czapkę na łóżko, gwizdnęła przeciągle i powiedziała do brata. Ale wyglądasz? Plunęła i zataczając się na nogach zaczęła zdejmować korzuszek. Brat powiedział do niej: To kolega ze Smoleńska, przenocuje u nas. I wyszedł z pokoju. Lepiej wódki przynieś! krzyknęła za nim siostra. Potem, nie witając się z Romanem, podeszła do lustra i zaczęła czesać mokre włosy. Jednocześnie się chwiała i gwizdała kilpiciki. Była pijana. Ta. Więc jesteś ze, ze Smoleńska? Rzekła jakoś zaczepnie, a jednocześnie lekceważąco. I cóż tam w tym twoim Smoleńsku, wesoło czy paskudnie, co? Roman nie odpowiadał, patrząc na nią z uśmiechem, drżącymi rękoma wyjmował z kieszeni zapałki. To żeście sobie dogodzili, pociągnęła Katia. I gdzie ten drań poleciał? Znów narobi piekła. Roman zapalił papierosa. Może byś tak i mnie zaproponował? Roman zaczął się śmiać. Och, jaka jesteś komiczna. Na, masz wszystkie. Proszę. Ach, Myrsi, nie potrzebuję, mam swoje. I cóż tam w tym waszym zmoleńsku? Cudnie! Tak cudnie? A znasz ty tę piosenkę? Mamo, mamo, co robić będziemy, gdy nadejdą znów zimowe chłody? Czy do wiosny jeszcze dożyjemy, czy też pozdychamy z głodu? Mrużąc szare, zimne oczy patrzyła na Romona i znów coś gwizdała. Jego nagle zaczęło ogarniać nienaturalne podniecenie. Wkrótce czuł, że cały płonie. Zaczął gryźć wargi, patrzył na kację z takim ogniem w źrenicach, że nagle umilkła i uważnie mu się przyjrzała. O, ho, to ciebie dobrze wzięło. Powiedział coś zachrypniętym głosem i podszedł ku niej. Zaczęła się cofać. Oparła się plecami o ścianę, chciała mu się wymknąć lecz chwycił ją w pół i razem runęli na podłogę. — No i cóż dalej? — rzekła Katia zdyszana i znów spróbowała mu się wyrwać. Nagle przestała się szamotać i powiedziała prawie spokojnie. — No to chodź na łóżko, dobrze? — Już dobrze. Potem leżeli zmęczeni, mokrzy od potu. Katia wstała i przyniosła z kuchni szklankę wody. — Masz, napij się, głupi. Roman zaczął pić. Zęby mu dzwoniły o szkło, woda się wylewała. Kurcz chwytał za gardło. Czuł się coraz gorzej. Kacja niespodziewanie się rozrzewniła. — To on, ten bałbiez, ciebie zatruwa. Głupi ty dzieciaku. Ile masz lat? Pewnie ze dwadzieścia. Roman dygotał. Było mu teraz zimno, a ręce i nogi miał jakby ołowiem nalane. Kacja wyszła do kuchni i przyniosła wiadro ciepłej wody. No masz! Wciągnij w nos! Porządnie! Jeszcze, jeszcze! Roman wypłukał nos i usta. Potem wypił trochę gorącej herbaty i położył się. Ogarnął go ciężki sen. Kacja owinęła go kołdrą od ściany, potem zapaliła papierosa i położyła się na samym brzegu wąskiego łóżka. Pewnej chwili dostrzegła, że na podłodze, w cieniu od stołu, coś leży. Wstała i podniosła złożoną na pół zgniecioną teczkę. Wyrównała ją i rozwiązała tasiemki. Zaczęła czytać, znajdujące się w środku papiery. Nagle obejrzała się na Romana, zmarszczyła czoło i pokiwała głową. Oho, to ty taki. Powiedziała cicho. Złożyła teczkę tak, jak była poprzednio, i wsunęła ją pod poduszkę. Potem, siedząc w koszuli na skraju łóżka, długo patrzyła na Romana. W mózgu jej przewijało się mnóstwo myśli, lecz zadenuncjować go nie zamyślała. Czegoś zrobiło jej się szkoda, Romana. Odrzuciła mu dłonią z czoła włosy i wytarła z twarzy pot. Na schodach znów zadudniły kroki. Wszedł Cydra. Był już pijany. Alkohol usunął kokainowy szał, lecz nastrajał go ponuro. Cydra zbliżył się do łóżka siostry i zaczął budzić Romana. Lecz Kacja go odepchnęła. — Idź, idź, durniu! Nie rusz goś, już pij! — A to co ciebie obchodzi? — Obchodzi i już. Kładź się spać. Cydra, coś mamrocząc, podszedł do swego łóżka i rzucił się na nie w ubraniu. Chociaż buty zdejmij, bydlaku! Brat nie odpowiedział. Zaczął chrapać. Katia zgasiła lampę i położyła się do łóżka, starając się nie przeszkadzać Romanowi. Usnęła nieprędko. Roman obudził się wcześniej. Cydry już nie było w pokoju. Wyszedł przed godziną. Katia jeszcze spała na brzegu łóżka, tylko do połowy okryta kołdrą. Roman zobaczył na jej piersi wysypkę i pomyślał, może syfilityczka? Przypomniał sobie wczorajszy wieczór i ogarnął go wstręt do niej i do siebie. Z odrazą odsunął się dalej, do ściany. A kołdrą nakrył kację aż po szyję. Wówczas się obudziła. Twarz miała zielonawą, włosy zmierzwione, dookoła oczu i ust zmarszczki. Wydawała mu się starszą o dwadzieścia lat. Kacja przysunęła się ku niemu i chciała go pocałować, lecz on się uchylił, mówiąc: Nie trzeba, daj spokój. Uważnie patrzyła mu w oczy, i nagle na policzkach jej zaczęły ukazywać się wypieki, a oczy zapaliły się złością. A toś ty taki? Wczoraj byłeś inny? Całowałeś, gryzłeś, jak pies skomliłeś, a dzisiaj ci śmierdzę, ach ty draniu! Świnia ty! Myślisz, że nie wiem kim jesteś? Ty szpiegu podły i tu się wkradłeś! Roman zbladł. Wsadził rękę do kieszeni. Tak, tak, łotrze! Chwyć się za rewolwer. Pewnie nie pierwszy ci raz człowieka zabić. No wyjmij strzelaj! Czemuż nie strzelasz, ty podła gadzino? Strzelaj! Wielka sztuka! Na wargach jej ukazała się piana. Oczy niesamowicie lśniły, cała się trzęsła. No strzelaj. Nie potrafisz kobiety zastrzelić, boś tchórz, rozumiesz? Bo musisz strzelać i w oczy patrzeć. Bo jesteś tylko gównem i nic więcej. Pozujesz, siebie oszukujesz, że jesteś taki silny, twardy, zdecydowany. Ot, udowodnij, żeś bohater. Strzelnij w pierś, w serce. Aha. Boisz się, boś tchórz. Nie, bo mnie głupi. Chcesz się wymigać od życia, a sama ze strachu majtkami trzęsiesz, więc mnie znalazłaś. Nie ma tak dobrze, siostro. Sama siebie zastrzel. Znam się na tym. Wtedy Katia rozdarła koszulę i wypinając obwisające piersi zaczęła mówić namiętnie, prawie szeptem. No masz. No strzelaj, mówię ci. Wtedy Roman powiedział smutno: Kacja, uspokój się, ja tego nie zrobię. Nie dokuczaj mi. Tak źle się czuję. Obraziłaś się, że cię nie pocałowałem. Ale to wcale nie dlatego, że tobą gardzę, tylko jestem taki chory. Nagle wargi Kacji zaczęły drżeć. A po chwili zapłakała i zakryła twarz dłonią. Roman zlazł z łóżka. Pośpiesznie doprowadził ubranie do porządku i oczyścił je. A Kacja wciąż łukała. Romanowi było jej bardzo szkoda. Zbliżył się do łóżka i zaczął głaskać ją po głowie. Wtedy Kacja wsadziła rękę pod poduszkę i wyjęła stamtąd teczkę. Podała mu ją. Masz, weź, leżała wczoraj na podłodze. Roman dotknął dłonią czoła. Czytałaś to? Zapytał żywo. Skinęła głową, a potem opuściła dłonie i patrząc na niego, zaczerwienionymi pełnymi łez oczyma, powiedziała. Boisz się? Nie wierzysz nikomu. Jak czekistka, to już ostatnie ścierwo. Co? A któż to zrozumie? Dlaczego ja czekistką się stałam? A może ja czystsza i lepsza od tamtych waszych białych dziewczątek? Co poza sobą nikogo na świecie nie widzą? Może ja dlatego nieszczęśliwa, że one za bardzo szczęśliwe? Może ja każdego człowieka potrafię zrozumieć, ale nie chcę tego pokazywać. Żebyś ty mnie u siebie przyłapał, to byś pobiegł do waszej defensywy, a ja nie. Wiem, że na to nie ma rady. Że to wszystko piekło. I twoje piekło, i moje piekło, i nas wszystkich. Roman usiadł na brzegu łóżka. Chciał nakryć katiem kołdrą, lecz odrzuciła. Przeziębiesz się takie zimno. To i dobrze. Mnie o zdrowie dbać za późno i nikomu mnie nie potrzebna. Od tobie wczoraj się przydałam, a dziś na mnie naplułeś. I tak zawsze. Tak wszyscy. Ja ludzi znam, dobrze znam. Kobiety są suki, ale mężczyźni to takie same zimne gady. Żaden najlepszy, nawet palca najgorszej kobiety nie wart. Każdy, gdy weźmie kobietę, to ją tak ceni, jak nocnik, kłamie, łasi się, pochlebia, a swoje myśli. Bez wyrachowania żaden do kobiety się nie zbliży. Och, bym wieszała, zgrzytnęła zębami i zacisnęła ręce w pięści. Tępiłabym to ścierwo jak pluskwy. Ja pójdę, Katiu, nie chcę ciebie rozdrażniać. Może nie tak jest, jak mówisz, ale trudno. Pewnie nie znałaś dobrych ludzi. Podniosła głowę. Dobry to ten, co ma czym płacić, albo umie ładniej kłamać. A takiemu, co kłamać nie umie, nie ma jak dobrym być. Ty żeś dobry? Pewnie masz furę pieniędzy. A czy zapytałeś mnie, czy ja syta? Nie wiedziałem, czy można o to zapytać. A jak się wczoraj do mnie zabierałeś, to nie pytałeś. Tobie się chce i już, a ja, raba twoja, mam tylko z uszanowaniem nogi rozkładać. Więc dam ci pieniędzy. Daj, daj, wyciągnęła rękę. Roman pośpiesznie wyjął z kieszeni plik banknotów i dał jej kilka. Pokiwała głową. Tylko tyle. Ty połowę daj. Spałeś tu, herbatę piłeś, a teraz chcesz się kilkoma setkami wymigać? Masz nawet wszystkie. Nie, połowę daj. Zaraz ja odliczę. Rozdzieliła pieniądze na dwa pliki i dała mu oba. Teraz daj sam. Podał jej jeden plik. Wzięła go i uśmiechając się, zaczęła drzeć pieniądze na coraz drobniejsze kawałeczki. Potem strzepnęła je na podłogę i powiedziała zimno. A teraz precz stąd. Do widzenia, rzekł Roman. Prędkiego skonania! Roman wyszedł na korytarz. Zdawało mu się, że za drzwiami znów słyszył łkanie. Było mu szalenie przykro. Nie czuł do Kati żadnej urazy. I sam się nie czuł winnym w stosunku do niej, lecz przygniódł go straszny ciężar. Były to potworność, chaos i głupota życia ludzkiego, z których na razie jest tylko jedno wyjście. Bolek Kledziński szedł do swego konspiracyjnego mieszkania. Zadzwonił, jak zwykle, krótko trzy razy i czekał. Wkrótce potem za drzwiami rozległy się lekkie kobiece kroki. W domu, pomyślał Kledziński. Drzwi się otwarły, lecz światła w przedpokoju nie było. Kledzińskiego to zdziwiło, lecz poszedł naprzód, mówiąc: Zapalże światło. W tym momencie drzwi się zatrzasnęły i światło zalało przedpokój. Jednocześnie na Kledzińskiego rzuciło się kilku ludzi naraz. Szarpnął się. Rozrzucił ich na boki i porwał za broń. Wtedy z tyłu padło kilka strzałów. Dwie kule trafiły go w głowę i Kledziński runął na podłogę. Nie zdążywszy nawet użyć rewolweru. Czekiści byli zmartwieni takim wynikiem. Był rozkaz wziąć go żywego i strzelać tylko w ostatecznym wypadku. Nie przypuszczali, że będą mieli do czynienia z tak silnym człowiekiem. Liczyli na to, że kilku ludzi łatwo go obezwładni. Dziennik Romana Zabawy Brześć nad Bugiem. 16 listopada 1923 roku. Jestem zachwycony bolszewikami. Naprawdę są wspaniali. Tępią jak robactwo polskich zdrajców i nawet zapłaty za to nie żądają. Dowiedziałem się, że rozstrzelali tamtych dwóch rubierzewickich mieszczan, którzy uprzedzili ich o próbie odbicia Kronera i wprowadzili nas w zasadzkę. Liczyli na to, że za tak wielką zasługę będą mogli osiąść w proletariackim raju i osiedli na zawsze. Ponieważ bolszewicy dostali do rąk tylko trupa Bolida, więc działalnością popisać się było trudno. Wówczas wzięli za łeb tamtych dwóch przyjaciół związku. Zbadano ich elegancko. Naturalnie przyznali się do wszystkiego. Kto by się nie przyznał. Wówczas zrobili procesik. Ale mi się to podoba. Opowiadałem poprzednio o Wacławie Stanielskim, dla którego zrobiłem dwa zadania i który mi nie dał za to należnych pieniędzy. On potem przyszedł sam na wywiad i zaraz wrócił, tłumacząc się tym, że chciano go aresztować, więc musiałem uciec. Następnie poszedł po raz drugi i naprawdę wpadł. Dowiedziałem się o tym od Połaniewa. Praca agenta zakordonowego nie jest taka łatwa, jak to nawet mnie się zdaje. Zwykle bywa tak, że agent albo wpada po jednym, dwóch wywiadach, albo pracuje dość długo, aż przeważnie tak bywa, zginie. Były wypadki, że ludzie, którzy zdawało się mieli wszystkie dane po temu, aby ich uważano za odważnych, nie mogli przejść granicy. Natomiast taki Bolit lub Harewski którzy sprawiają wrażenie delikatnych, słabowitych chłopców, są wspaniali. Więc odgrywa tu rolę nie miara, nie waga, ale treść duszy i gatunek woli. Na przykład tamta Wiera, korespondentka, jest słabą, wymizerowaną dziewczyną o łagodnym spojrzeniu, miękkim dziewczęcym uśmiechu. A iluż jest takich mężczyzn, którzy jej dorównują? Zdaje mi się, że zupełnie nie rozumiemy ludzi że nawet samych siebie pojąć nie możemy. Zresztą niełatwe to zadanie, bo dusza człowieka, jak ciało, nieustannie się przekształcają. Spostrzegłem na przykład ze zdumieniem, że człowiek ma setki spojrzeń, które oddają, jeśli nie są maskowane, nawet odcienie jego myśli. Po prostu mówią wszystko. Ludzie, gdyby byli więcej wrażliwi, mogliby się porozumiewać oczami. A my widzimy tylko kilka spojrzeń: strach, radość, zdziwienie, ciekawość, namiętność. Mamy za wąską skalę odczucia. Spotykałem wielu ludzi, którzy mówili: Tylko popatrzę na człowieka i już wiem, co za numer. Jacy są ubodzy? Jak ciasny mają mózg, jeśli na scharakteryzowanie człowieka mają tylko parę szablonów? Lekarze psychiatrzy, znawcy duszy ludzkiej, badają przez lata umysłowo chorego, w którym wszystko jest szczere, który ma wyraźnie określoną manię i też z wielu zastrzeżeniami stawiają wnioski. Piszę dla Was ten dziennik, staram się nie blakować, pokazuję siebie i towarzyszy w różnych sytuacjach, w rozmaitym oświetleniu. Ukazuję ich Wam na bogatym tle życia i wiem, że nieskończenie daleki jestem od zrozumienia ich i siebie. Ogromnie trudno się dokopać do istotnej treści duszy ludzkiej. Takie tam mnóstwo zagadnień, że wydobycie nawet drobnej części staje się wielkim zwycięstwem. Anegdota mówi, że człowiek się składa z duszy, ciała i paszportu. A naprawdę, człowiek się składa z milionów urazów, instynktów, Atawizmów, pragnień, zahamowań, refleksji i wiele z tego jest w obecnym naszym rozwoju absolutnie niemożliwe do zrozumienia. Odczują to ci, którzy się potrafią zanurzyć bezstronnie we własną duszę i spróbować, odrzuciwszy ambicję i myślowe nałogi, jej się przypatrzyć. Zobaczą rzeczy potworne i wspaniałe, lecz wstrętnych tam nie ma. Więc te szablony i uproszczenia płytkich mędrców, którzy własną, uszczkniętą z olbrzymiej całości swej duszy miareczką chcą mierzyć wszystkich, są tylko komiczne. Szachownica ma 64 pola. Poruszają się na niej w ściśle określony sposób 32 figurki. I proszę zrozumieć, ile się może wytworzyć sytuacji w sztucznie granych i regulowanych chęcią dojścia do określonych celów partiach. A szachownica duszy ludzkiej posiada tych pól ilość nieskończoną, jak przestrzeń i czas. I grają na niej nie dwaj posłuszni regulaminowi gry partnerzy, ale tysiące ludzi nie uznających żadnych regulaminów. Poza tym gra nasza podświadomość i natura. Więc nie jest to tak proste. Na razie żyjemy we śnie, a rzeczywistość śnimy. Rozumiem to wszystko doskonale i pokazując wam pewien odcinek życia ludzkiego i ułamek duszy ludzkiej, nie chcę, żebyście o tym wydawali pochopne sądy i oskarżenia. Człowiek to urodzony prokurator i sędzia dla innych ludzi. Chcę, abyście wzięli to jako słabą próbę wyrwania z chaosu życia i pokazania wam pewnego odcinka rzeczywistości, tak jak się ukształtowała w moim mózgu. Wszystko to przypadkowe. I to, że ja piszę, i to, że wy czytacie, i to, jak piszę. Lecz piszę tak, jak czuję i myślę. Wielu rzeczy wam nie pokazałem, lecz nie dlatego, abym chciał je zataić, tylko dlatego, że albo nie wolno było, albo nie mogłem. Wiele rzeczy zmieniłem, przetasowałem, złagodziłem lub uwydatniłem. Lecz proszę wierzyć, że prawdy starałem się nie chować. Stołpce 19 listopada 1923 roku. Wszystko jest jakieś dziwne. Znów jestem w tymże hotelu, a nawet w tym samym pokoju, gdzie rok i trzy miesiące temu zakończyłem czwarty etap swego życia, a rozpocząłem piąty. Czuję się niedobrze. Może to dlatego, że w ostatnich czasach przeżyłem wiele klęsk. Jestem do wszystkiego zniechęcony, a jednak płonie we mnie ciekawość. Co jeszcze zobaczę w życiu nowego? Tak samo jak wówczas zapaliłem świecę i w ciszy nocnej zacząłem pisać. Gdy się cofam myślą w przeszłość, to zdaje mi się, że zubożałem, że ubarło mi wiele w duszy. Dawniej żyłem marzeniami, a teraz Teraz rzeczywistość zimną, żelazną garścią dusi mnie za gardło. A jednak wierzę. Wierzę w wielkość duszy ludzkiej, która wszystko zwycięży. Tylko ja się załamie. Tak zawsze bywa z marzycielami, gdy się stykają z życiem realnym. Cóż wam jeszcze opowiem ciekawego? Czego was nauczę, czym wzruszę, zabawię? I czy warto pisać? Taka pustka w duszy i zniechęcenie. Zjawia się pokusa, aby to skończyć. Więc zakończę dzisiaj piąty etap swego życia. Zdaje mi się, że był dość długi. Rok i trzy miesiące życia zakordonowego wywiadowcy wojskowego nie są krótkie. To okres olbrzymi. Tyle w nim przeżyłem, że wystarczyłoby na wiele egzystencji ludzkich. Więc kończę piąty etap swego życia. Nie wiem, czy rozpocznę szósty, czy będę go opisywał. Piąty etap napisało przeze mnie życie, ja byłem tylko jego narzędziem. Teraz zamykam bilans i robię rachunek strat i zysków. Więc jestem szpieg, idę ulicami, patrzę ludziom w oczy i trzymam życie każdego w kieszeni. Na drugim stawie wskazującego palca lewej lub prawej ręki. Idę przez miasto. Idę prosto, na nic nie patrzę, a wszystko widzę. Bo jestem szpieg. Jestem szpieg. Mogę być tym, kim chcę. Gdy włożę na głowę budzionówkę z czerwoną ośmiornicą, a w kieszeni komplet dokumentów, to jestem obrońcą rewolucji i z nienawiścią wymawiam burżuazja. Zachłystuje się tym słowem, bo jestem szpieg. Jadę pociągiem, czytam gazetę, słucham rozmów i słucham piosenki. I to wszystko naraz. A potem pamiętam i artykuł z gazety w nawiasie dla sowieckiej orientacji w sytuacji politycznej, i ciekawe dane z rozmów, i piosenkę, bo jestem szpieg. Jestem szpieg. Poza prawem i życiem. I nie mam absolutnie nic do stracenia. Tyle razy zwyciężałem walcząc za tysiące, że śmierć nie byłaby dla mnie przegraną, tylko końcem szeregu zwycięstw. Jestem szpieg. Rozmawiam z wielou ideowymi komunistami, z zagorzałymi bolszewikami. Patrzę im w oczy i widzą od razu, że jestem większym od nich fanatykiem bolszewizmu. Wyczuwają to z każdego mego słowa, bo jestem szpieg. Jestem szpieg i nie ma dla mnie nic ukrytego, ani w sztabach, ani w myślach tych, z którymi walczę. Tajemnica to dla nich, a ja, jeśli jej nie zdobędę, to zgadnę, odczuję, bo jestem szpieg i muszę to zrobić. Jestem szpieg i zatruwam się rozpaczą i złością. Że nie zdobyłem rozkazu numer 33. W owej teczce, którą z taką trudnością znacjonalizowałem, w nawiasie oni socjalizują, w wagonie Jeczonisowi potrzebnego mi rozkazu nie było. Były inne dokumenty, lecz nie zależało mi na nich. Więc tak mi ciężko, że w ciągu kilku miesięcy nie potrafiłem zdobyć tego, co było koniecznie potrzebne. Jestem szpieg i boli mnie świadomość tego, że nie zrobiłem tyle, ile mógłbym zrobić dla wywiadu. Każde swoje zaniedbanie, lekkomyślność, nawet życie osobiste uważam za słabość. Więc oskarżam siebie, że nie zrobiłem tyle, ile mogłem, ile chciałem, że uległem zmysłom i życiu. Dlatego przyznaję się do winy, że jestem szpieg. A teraz jako zwykły człowiek robię obrachunek. Co straciłem w ciągu swej pracy? Straciłem złudzenia. Co zdobyłem? Zdobyłem trochę doświadczenia i poznałem nowy dla mnie odcinek życia ludzkiego. Co zobaczyłem? Zobaczyłem, że cudne, purpurowe kwiaty rewolucji XVII roku zwiędły, a pozostał jeden tylko, bujny, szkarłatny od krwi kwiat GPU. Zobaczyłem, że w imię wolności, równości i braterstwa zgraja oprawców gnębi 150 milionów ludności. Zobaczyłem ludzi, którzy opierając się w materialistycznym pojmowaniu dziejów, że człowiek może żyć bez chodzenia do kościoła, bez hymnów, lecz nie może żyć bez jedzenia, ubrania i dachu nad głową. Zabrali narodowi ludzkie jedzenie, ubranie i dach nad głową. Natomiast zmusili go pod groźbą zatraty życia, do śpiewania hymnów i chodzenia do kościołów bolszewickich, gdzie im wtłaczano w głowy wszystko, co jest sprzeczne z naturalnym pojęciem o rzeczach. Zobaczyłem, że zrobiono dobroczyńcami ludu tych, którzy są jego łupieszcami. Przekonałem się, że nie ma większej hańby i upokorzenia dla człowieka, jak być obywatelem sowieckim. Przekonałem się, że charakter nacji w Rosji niszczeje. Ludzie się robią podli, tchórzliwi, kłamliwi, obłudni. Nie dziwię się temu, nie gardzę nimi. Tylko szczerze ich żałuję, bo rwą się jak mogą do życia i robią, celowo i bezcelowo, wszystko, aby tylko je zachować i przedłużyć. Jedna jest ogólna wielka idea, niezaprzeczalna i obowiązująca każdego człowieka. To godność ludzka. Każdy musi szanować człowieka nie tylko w sobie, lecz i w innych. Kto tego nie rozumie, daleko nie sięgnie. A czego się dotknie, obróci się w błoto i krew. Czy rozumieją to ci, którzy wycinają wsie karabinami maszynowymi, co wymordowali socjalistów za jeden strzał fanatyczki do Lenina? Nie rozumieją bo zaślepieni własną pychą, usiedli na gruzach Rosji i wchłaniają dym zgliszczy wraz z kadzidłem pochlebstw. A gdyby nawet nie na zgliszczach usiedli, ale na marmurowych pałacach, w których żyło syte bydło, schylające karki przed kliką arcykapłanów czerwonej magii, to za to, że zgnietli myśl ludzką, będą tylko pogardy godni. Oburzać się na nich nie wolno. Nie warci tego zaszczytu, jak nie warta pluskwa lub wesz. Jeśli nie zgniotą ich ludzie, jeśli się sami nie wyduszą, to zetrze ich z powierzchni Rosji, jak złośliwą narośl, zwykła ludzka kultura, która tym prędzej ruszy naprzód, im więcej ją wyhamowano. A w historii pozostanie krwawa stronnica, na której będą wypisane podłe imiona katów narodu. I trudno będzie w to uwierzyć. Trudno, bo nawet ci, którzy żyją obecnie, nie wierzą lub widząc, nie widzą, dopóki nie odczują tego na własnym ciele i duszy. Kto zrozumie straszną tragedię setek tysięcy dzieci, bezprizornych, od lektora bezdomnych, które na stopie zwierzęcej, tępione przez rząd, rozpaczliwie walczą o życie. Czy zrozumieją jaśnie wielmożni panowie z Sofnarkomu? Czy zrozumie Europa? Co wyrośnie z tych dzieci, które ocaleją, których nie zniszczy człowiek, mróz, głód i bakterie? Europa będzie zawsze niedowierzająco się uśmiechać. Panowie z Sofnarkomu będą na eksport fotografować wesołe, pucołowate buzie dzieci czerwonej szlachty z czerwonych szkół i uzdrowisk. W nawiasie. Zawsze uśmiechnięte, takie już są sowieckie obiektywy. Co tylko sfotografują, wszystko się śmieje. A prizorni będą żywić się ze śmietników, prawem zwierza i instynktu kraść, rabować, wreszcie deprawować się i ginąć. Lub jeśli który ocaleje, tworzyć nową kastę ludzi. Ohydnych, podłych, lecz mających rację. To najstraszniejsze. Pisałem przy zakończeniu czwartego etapu o Gorkim i o jego wspaniałym powiedzeniu. Człowiek brzmi hardo. Ciekawiło mnie najwięcej, jak żyje człowiek w Sowietach. Słyszałem wiele złego, lecz nie wierzyłem. Przyjmowałem to z wielkimi zastrzeżeniami. Widziałem w tym robotę emigracji rosyjskiej i czynników antysowieckich. Teraz wiem to dobrze. Nędznie i ponuro wygląda człowiek w Sowietach. Pozbawiony wszelkich praw, a nawet możliwości decydowania o swym losie, jest biernym narzędziem chaotycznych rządów komisarzy, którzy sami nie wiedzą, czego chcą. Niemożliwy jest żaden protest, żadna krytyka, żadna opozycja. Nawet gorliwość jest niebezpieczna, bo może podpaść uwadze. Za bardzo się stara. Coś w tym jest. Na wszystkim leżą macki GPU. Na każdej twarzy widać piętno strachu. Nikomu nie można ufać. Trzeba się liczyć z każdym słowem, bo denuncjatorzy są wszędzie. I dlatego Rosjanie, którzy dawniej lubili obszernie mówić na tematy polityczne, nauczyli się milczeć albo mówić według ostatniego biuletynu rządowego. Rozmawiałem niedawno z nauczycielką szkoły wiejskiej. Miała do mnie zaufanie, bo znałem ją od dawna. Powiedziała mi, że już sił brak prowadzić dalej taką egzystencję. Cytat: Cztery miesiące nie wypłacono pensji, a gdy ją otrzymam, nie wystarczy na 50 kg chleba. Od pół roku nie mam kawałka mydła. Żywię się kartoflami, które wymieniam za ostatnie drobiazgi. A najgorsze to wstyd. Chłopi nie lubią inteligencji. Uważają nas za przyczynę wszystkiego zła, wyszedzają moją nędzę. Jak strasznie żyć między lekceważeniem rządu z jednej strony, a lekceważeniem tych, dla których się pracuje, z drugiej? I nie ma z tego żadnego wyjścia, bo nawet pracy porzucić mi nie wolno. Taki jest los człowieka w Sowietach. Bardzo to przykre, gdy taki gorki, za sowieckie ruble albo walutę, żyjąc z dala od państwa wszelkich swobód i rozkoszy, pomaga tyranom gnębić jego naród. Zupełną niespodzianką była dla mnie wiadomość, że gorki na początku rządów bolszewickich zaciekle je zwalczał. Dopiero potem się przekonał przekonał wtedy słowie, co to za dobroczyńcy ludzkości i światu to ogłosił. A kto chce się przekonać naprawdę, jakie były jego opinie o bolszewikach, niech weźmie dwa numery gazety Nowa Jarzyźń i przeczyta. A potem zaszła dziwna metamorfoza. Lekkomyślny Maksimuszka tak się utemperował, że nawet sołowki zaczął w prasie wychwalać omalże nie lepsze od jego Sorento. Cudnie śpiewają sołowieckie słowiki. Żadna burżuazyjna wrona im nie dorówna. Wiem, że to wszystko, co piszę, jest słabe, nieprzekonywujące. Wiem, że wielu mi nie uwierzy, bo, tu będzie cytat: piszę to za pieniądze burżuazji, agentów ofensywy, defensywy, kontrrewolucjonista, białogwardzista, wreszcie bandyta, przemytnik i tak Tak będą krakać zgodnym chórem sowieckie słowiki. Tym więcej, że pole jest otwarte i nie trzeba się chwytać sowieckiego blefu, bo dotychczas, jeśli ktoś wystąpił przeciw nim, zaraz narażał się na zarzuty. Ja się nie narażam, więc trudno mi uwierzyć. O wiele przyjemniej słuchać z zachwytem opasłych komiwojażerów politbiura, rozwożących w dobrze wyładowanych sowieckimi dolarami walizkach sowiecką blagę. Dużo napisałem Wam rzeczy ponurych, ale co zrobić, jeśli takie jest życie? Chcę chociaż zakończyć swój piąty etap trochę weselej. Nie uważajcie mnie za pesymistę, który widzi w życiu tylko ciemne strony. Przeciwnie. Wierzę w świetlaną przyszłość ludzkości. Wierzę, że pomimo zamętu pojęć i życia idziemy wciąż naprzód. Pragnę, aby jak najprędzej zniesiono ucisk, wyzysk, krzywdę. I wiem, że nastąpi to w przyszłości. Tylko nie na drodze sztucznych idei różnych macherów, którzy wypaczają charakter całych narodów, ale na drodze naturalnego ich rozwoju. Stanie się to na drodze pracy i dobrej woli człowieka, która była, jest i będzie nawet w najgorszych, a która w przyszłości stanie się czynnikiem postępu. Wyjaśniłem to w obłędne noce, wyczytałem to z oczu cierpiących i konających, dowiedziałem się o tym od ludzi zwykłych i ludzi, którzy są bogą nocy równi, a których przyszłość nie będzie miała. I wierzę niezbicie, że idziemy wciąż naprzód i że droga ku lepszej przyszłości jest jedna, prosta i równa. Wiara w człowieka. Wiara w siebie i zdolność zrozumienia każdego. Więc widzicie, że chociaż nie jeden karnawał przetańczyłem ze śmiercią, chociaż nie jedna setka kul prześwistała mi koło uszu, chociaż widziałem takich płazów w ludzkim ciele, że stawałem przerażony, lecz wiary w człowieka nie zgubiłem. Dały i umocniły ją we mnie te złote błyski dobrych ludzkich uczuć, które zobaczyłem w duszach ludzi nawet najgorszych. Chciałbym bardzo aby narodem rosyjskim nareszcie zaczęli rządzić nie tyrani nie zgraja międzynarodowych szubrawców których jedyną ideą jest mord i wyzysk ale ludzie dobrzy których Rosja zawsze miała wielu i których na pewno jeszcze dużo tam się znajduje Koniec rozdziału 13 Następny rozdział jest zatytułowany Bóg Nocy odchodzi w mrok.